No, witam. Lecimy z następnym odcineczkiem Atomowego Serca. Zobaczymy, jak dzisiaj pójdzie. Trzeba coś Igmon na poniedziałek dać. Dzisiaj taka leniwa niedziela, ale coś tam wygrzebiemy. Tak zasadniczo to bym musiał nagrać na poniedziałek i na wtorek. Dobra, damy radę. Damy radę, kto jak nie my. Kontynuuj, już nie pamiętam, co my teraz mieliśmy. Aha, myślę, że z tymi zbiornikami chyba musimy dokończyć, nie? Jakoś tak, mi się wydaje. Te zbiorniki kończymy. Jest kawusia. Jest czerwona poświata, więc Atomic Heart. Atomowe serce. No dawaj, dawaj. Się wczytuje. Pojemniki, właśnie te pojemniki. No jestem ciekawy, jak nam dzisiaj to pójdzie. Mam nadzieję, że jakoś pójdzie. Jak nigdzie... Ja pierdolę, to było powalone. Naprawdę nie macie tu nic lepszego do roboty. No i dobra, o to chodzi. Teraz mogę zrestartować, dobra. To nic nie kosztuje, więc... No właśnie. Ja z tym życiem bym... Ja bym z tym życiem jeszcze raz po ten, w sensie o... Dobra, a jak to zrestartować teraz? Powrót. Zobaczcie, ja tutaj gdzieś postać. O, ja zamiast sobie tutaj te życia iść, nie? Dobra, na razie lecimy. Co tu tak jest ciemno? Ciemno się jak w dupie zrobiło. O kurde, przecież ja nawet gościa nie widziałem. Jeszcze ta nuta. Co to za smród? Dawaj tam. Ja zaraz ginę. Muszę stąd spierdzielać. Gdzie mam uciekać? Obalił mnie. To było obalenie. To jest boss, słuchajcie, to jest boss. To jest boss, tylko ja muszę uciekać. Kurwa, no, co oni mi zrobili? Ja nie mogę nic zrobić. Ja nie mogłem tam nic zrobić, ja się zablokowałem tam. Dobra, to teraz już przynajmniej wiem, o co chodzi. No. Tego to nie było. Ale dobra, jest z tym. Jak mnie zabijają. Dobra, to wyszło im. Trzeba im to oddać. Ale dobra, teraz przynajmniej wiemy, że tu jest... To było powalone. Naprawdę nie macie tu nic lepszego do roboty niż produkowanie wielkich morderczych krzaków? Droga do odkryć naukowych jest naszpikowana. No, ale teraz tak... Tylko tu nic nie pisze, jak je zrestartować. Pułapkami. Nie myli się tylko te... Ja bym sobie poszedł... Ja bym sobie poszedł na przykład w życie, nie?
I z tym bossem na przykład sobie ten, tylko... postać, no i bym sobie na przykład porobił tam coś tam z żyćka, nie? Element niedostępny. Wszystko jest niedostępne. Ja tutaj niepotrzebnie sobie porobiłem to, ale... ale dobra. A co mi się to tak ciemno zrobiło? Poważnie, to nie tylko wy tak macie, ale... ja też mam po prostu tutaj... jeżeli chodzi o jasność, ja nie wiem, czy to w ogóle... Nie zrobimy pewnie tego tutaj. Ha, no ten już mnie walnął na glebę. Tam się to obaliło, dobra, okej, okay, rozumiem. Gdzie jest ten główny boss? Zaraz go walniemy. Walność tego głównego bossa. Kurde, więcej ich matka nie miała? Te piździki małe mnie wkurzają też. Te piździki małe idzie tam ewentualnie tym. Kurde, ja się znowu zaraz zablokuję w czymś. Będzie tragedia ludzka. Dobra, giń. Tym czymś tam rzucę. No kurde, czemu ja się tu... No nie, ja się zablokowałem. Przejdźcie. Gdzie on jest? Ale ja się tu zablokowałem, tak czy inaczej, nie? To jest dobre tej. Ja tu tego nie przeżyję, bo ja się zablokowałem. Tu po prostu umrę. No zobaczcie, tu nie można tak skakać, nie? Bo człowiek umrze. Tamten jeszcze wstał, tu jeszcze jest coś. To chyba słyszycie nawet, nie? No, ja się zablokowałem totalnie. Skąd tu jeszcze to spada? No nie, no ja z tego nie wyjdę, po prostu z tego nie wyjdę, nie? Nie wiem, oni mnie tu muszą zabić albo co. No zabiłem bossa i muszę wczytać grę, nie? No przecież to jest chore. Dobra. Chyba będzie krótki film. Dole, to było powalone. Naprawdę nie macie tu nic... do roboty niż... Nie dość, że się zrobiło ciemno. Droga do odkryć naukowych jest naszpikowana pułapkami. Nie myli się tylko ten, co nic nie robi. Ja bym może najpierw to porozwalał. Tak jak ja i Pietro.
Bym miał spokój przynajmniej. Dobra. Powoli, powoli po prostu. Za tą muzę będą kopy strajki przecież, przecież wiadomo to jest. O, teraz on wlazł. A on wylazł bez problemu, a ja bym nie wylazł. Dobra, po kolei, powoli. Wszystkie te ogniska tutaj, tutaj porozwalamy. Żeby nie było. Ja też mam ciemno, jakbyście mieli wrażenie, że macie ciemno, to uwierzcie, że ja też mam ciemno. Jeszcze żyje ten gdyby? Dobra, ważne, żeby mi się ich więcej tutaj nie mrożyło. Jeszcze jakieś latają dziadostwa, ale dobra. Dobra, powoli, powoli, wszystko powoli. Tutaj muszę dojść i tu będzie teraz boss, tak? Dobra, chodźcie, chodźcie, chodźcie powoli. Dobra, powoli, powoli, bo też nie wiem, czy oni tam i tak nie podchodzą, nie? Z tamtego miejsca. Ja go sprowokuję tym? No chodź, no i chodź, chodź. To tam już idzie ten, dobra. Dobra, ten leży. Te panty. Kici, taś, taś. Dobra, już trzeba iść, trudno. Ale mnie dygnął, nie? Kurde, leć się, bo zginiesz. Gościu jeszcze żyje? Wypluło to gówno. Dobra, gdzie jest ten boss? Kurwa, ale mnie da... No nie wierzę. Żeby nie dać się tutaj... W tego gościa trzeba. W tego. Dobra, w tego, dawaj go. Dawaj go na ryja. Dokładnie, na co się gapisz? Szarty, mi się nie wpierdziel znów coś. Proszę cię, nie wpierdziel się w coś. Dobra, bo masz zjebaną głowę. Dobra, nie spierdalać. Kurde. Tego już mu dużo nie zostało. Kurde, bo mnie jakiś inny powalił. Nie będę miał czym leczyć. Dawaj, gin, gościu. No nie wierzę, zaraz się zablokuje, nie? Nie ma się czym leczyć. A specjalnie ich zrobiłem. Ej, odblokowało się, to teraz spierdzielam. Jak tu będzie tego więcej zaraz, to ja nie wiem. Już się nie mam czym leczyć, nie? Ale... tej brzozy cały czas, prawda? Prawda. Brzoza jest przede wszystkim symbolem, chociaż wymaga... Kurde, ale akcja, słuchajcie. Co dwa dni.
Czyli co drugi dzień trzeba latać po kompleksie i znosić 4 różne pojemniki? To, ale upierdliwe. Zapis gry? Jakiś zapis gry, coś? Figo pago? Tu mi zaraz coś wyskoczy jak nic. Nienawidzę pasożytów. Ludzkich i wypadałoby, wszystkich. Że jeszcze jeden, muszę. Dobra, mam. Może teraz myślę, że nie mam. Oddychać. Pasożyty zostały wyeliminowane i brzoza wróciła do normalności. Spoko, jeszcze jakbym ja wrócił do normalności, to już bym w ogóle się cieszył. No, brzoza odzyskała sprawność i pasuje. Gotowe. Brama otwarta. Teraz możemy opuścić kompleks Wawiłów. No kurwa, w końcu. No dokładnie. Zabaw się, towarzyszu majorze. Weź na wstrzymanie, rękawico. To mnie się udało. I mamy zarąbisty... moralne wsparcie? Jak tam sobie mamy zarąbisty odcinek, nie? No może trochę pomogłeś. Jak się czujesz? To pytanie w zasadzie nie ma do mnie zastosowania, ale dziękuję za troskę. Nic mi nie jest. I czy możemy już stąd wyjść? No dawaj. Pewnie. Nie za bardzo mam ochotę tu zostawać. Charles, jak umarł Chariton Zacharow? W tajemniczych okolicznościach. Tylko doktor Sechenov zna szczegóły. Osiągnięcie, słupki i pręciki. W tajemniczych okolicznościach, co? Doktor Sechenov naprawdę nic nikomu nie powiedział? Nie do końca. Podobno profesor Zacharow poślizgnął się i wpadł do kadzi pełnej szkodliwego eksperymentalnego neuropolimeru. O kurde, ciekawe. Biedaczysko. A co w tym niby tajemniczego? Niektórzy mają wątpliwości co do niektórych elementów tej wersji. Takich jak? Wskutek dziwnego zbiegu okoliczności nie zachowało się żadne nagranie z chwili wypadku, chociaż laboratoria są nieustannie monitorowane. Cóż, zdarza się, nie? Czasem kamery się psują... albo dane się nie zapisują. To jak najbardziej możliwe. Dziwne jest też, że tamten polimer w ogóle nie jest szkodliwy. Nie ma mowy, by kogoś zabił. Sam lubisz w nim pływać. A, dobra, ale... może tamten był jakąś eksperymentalną próbką czy coś? W sensie, niebezpieczną odmianą. To też jak najbardziej możliwe. Ale czy profesor Zacharow nie wiedziałby, czy eksperymentalna próbka, nad którą pracował, jest groźna? W końcu sam stworzył ten polimer, wspólnie z doktorem Sechenovem. Strasznie to popieprzone. Przyznaję rację. A dzisiaj jakieś FPS-y lecą. Dropy FPS-ów są dzisiaj straszne. Nie wiem o co chodzi. Coś się pobiera, ale... No ile tam windą będzie jechał? Ale już na pici włos byłem, nie? Zobaczcie, już nie miałem się czym wyleczyć. Dobre by było, jakby tak się zacięło, nie? Ty windzie. I on jedzie, 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 nie masz dojechać. Ej! Widzieliście? Coś przeszło przez ścianę. Dobra, tu mamy zapis gry. Na stację Wiesnaja i pojechać pociągiem w kierunku na Słoneczną. Stamtąd pójdziemy na piechotę. A gdzie mamy znaleźć tę stację? Jest na drugim końcu wsi, w której jesteśmy obecnie. To w drogę. No i pięknie, słuchajcie, dziękuję. Odcineczek krótki, ale taki treściwy i zapraszam na kolejny dzień, na następny odcinek. Bye.